Ja mam prośbę, żeby to powiesić, dobrze? To niech pan to tutaj z lewej strony wybierze. Ja poproszę klucz. Dziękuję bardzo. Można klucz, tak? Jedną chwileczkę, pani doktor. Dzień dobry. Nie, pani doktor. Aha, przepraszam. Proszę, wierzcie państwo. To jest pani doktor, tak. Dziękuję bardzo. No i co? Zadowolona pani? Tak, na parcerze mam pomoc. Nie. Jeszcze lista. Dziękujemy. No to jak? Zgadza się pani? Zdrowienie, bardzo proszę. Dziękuję. Zostaniecie razem. Proszę państwa, proszę o spokój. No przecież nic, że się... Halo, pan z tym motorem. 15 minut proszę wrócić po spotkanie pod wiatą, dobrze? Nie. Bardzo proszę, nie wolno zapalać, jest zaparkuję za budynkiem. Dziękuję bardzo. Naprawdę to lubi? Czy może pan jest masochist? Nie. Jestem sadomasochist. O, niech pan wyjdzie z tej wody, a pan dostanie rheumatyzm. No. Ona zakręci. Nie zakręci. Pokręci albo przekręci. Podkręci, nakręci, dokręci. To gorzej niż w niemiecki. Dlaczego? Bo machen, zu machen, aus machen. A zdawała pani gramatykę porównawczą? Nie, i nie chcę teraz. Nie, ja nie zamierzam, ale wydaje mi się, że aus machen to nie ma, co? Jest. Das macht nicht aus. A może das macht nichts bez aus? Ja byłam w Germany. No, ja wiem, autostopem. Ale ja za to jestem asystentem. I to co? No jak to? Przecież mogę pani dwoje postawić. No, nie mu. Teraz to ty musisz się mnie podobać. No. Bo teraz to students decide. Jeśli nam się asystent nie podoba, to... out. To nie u nas. Długo pani jest w Polsce? 2 miesiące. U nas też kiedyś tak było. Hierarchies, authority, etc. Not anymore. Dlaczego? Papa. O, przepraszam. Dlaczego pan przeprasza? No, dzień dobry już był, tak się mówi. Widzę, że pan obserwuje ptaki, a zdaje się, że spłoszyłem. Nie, ale spowodował pan przegrupowanie. Ale teraz będą czekać, aż my się przestaniemy ruszać. Pan się interesuje ornitologią? Nie, no, interesuje się tym samym, co i pan. Wie pan, przyroda tworzy tak jakby jedną całość, jak człowiek tak ją poobserwuje. Się może wiele nauczyć. Szczególnie o nas samych. To co pan robi z dopuszczeniem tej pracy? No właśnie. Właśnie nie wiem, co mam robić. No ja też nie wiem. A co, przyszła za późno? Sprawdzaliście datę w znaczku? Tak, niestety. Jest jeden dzień spóźnienia. To już wystarczy, żeby ją
zdyskwalifikować. No tak, ale można także przyjąć. No, wydaje mi się, że nie powinniśmy aż tak formować. Panie kolego, albo są zasady, albo nie ma. Zresztą decyzja należy do was, a personalnie do pana. Ja się nie będę wtrącał. Panie magistrze! No. Na chwilę możemy pana prosić. Proszę bardzo. Mamy sprawę. O, bardzo namiętnie. Słucham, o co chodzi? Pan jest, zdaje się, sekretarzem tego okresu. Tak? Tak? Więc tak, ale opiekunem całości jest docent Szelestos. Ale pan jest odpowiedzialny organizacyjnie za sprawę konkursu, tak? Tak, tak, proszę pani. Więc my chcieliśmy powiedzieć, że zostaliśmy oszukani. Normalnie my się oszukamy. Nam chodzi o konkurs. Chwileczkę. Może państwo wyjaśnia spokojnie, co państwo rozumieją przez to, że są oszukani. Nie ma docenta Makowieckiego z Torunia. Chwileczkę, proszę państwa, a kto wysyła zaproszenie? Przecież państwo wysyłacie. Dziekanat wysyła, koło może proponować. No ja nie, ja wobec tego mogę sprawdzić, czy to zaproszenie wyszło. Ale ciekawe, skąd państwo macie te wiadomości? Ja nie wiem, ja jestem tu nowy, ale może to jest... Dobrze, wobec tego co państwo postulują? Zebranie. Absolutnie wszystko. Proszę bardzo, ja porozumiem się z docentem Szelestowskim i proponuję, żebyśmy się spotkali jutro po śniadaniu. Jak nie, to inaczej to rozwiążemy. O, dobry wieczór. A dobry wieczór. Kiedy państwo przyjechaliście? Ostatnim autobusem. Mamy coś na ostatnio grymasie. Pan chyba się przeziębił. A, to pan ma pisać doktoratu rektora, tak? Tak, Kruszewski. Ja nie wiem, chciałbym. A pan od dawna zna rektora? Prawdę powiedziawszy, w ogóle go nie znałem wcześniej. Po prostu szukałem zaczepienia po studiach. Wasz rektor przeczyta moją pracę, no i może zostanę. Czy państwo nie wiecie, czy był zaproszony docent Makowiecki z Torunia? Ja nie mam pojęcia, bo co? Był. Sama widziałam, jak prorektor go skreślił. A co, przyjechał bez zaproszenia? Boże, w ogóle nie przyjechał. Panie docencie. Przepraszam, zdaje się, pana obudziłem, ale czy byłby pan uprzejmy poświęcić mi parę chwil na rozmowę? Po co? No, jest ważna sprawa. Ale w tej chwili nic nie jest ważne. Jestem zmęczony po podróży i śpię. Ja rozumiem, ale to wydaje mi się naprawdę ważne. Ja rozmawiałem przed chwilą ze studentami. Po co pan się tak gorączkuje? Jeśli to jest ważne, to porozmawiamy sobie jutro rano. Wtedy człowiek ma trzeźwiejszy umysł. Naprawdę, jutro pogadamy. Tak, chciałem z panem zamienić dwa słowa na boku. Przepraszam, ale łazienka dla kadry jest tam w pałacu. Właśnie załatwiłem, że klucz będzie zawsze u mnie. No i o co chodzi? No właśnie rozmawiałem wczoraj ze studentami i są trochę zaniepokojeni, ponieważ nie ma nikogo z innych ośrodków, a szczególnie chodzi o Toruń.
Tymczasem ja sprawdzałem, okazuje się, że to prorektor nie wysłał zaproszeń. Ale przecież oni o tym nie wiedzą. No rzeczywiście nie wiedzą, tym niemniej to prawda. No powiedzmy, co buntują się, tak? Nie, no może to za dużo, ale mają trochę racji. Może nie będziemy mówić o racjach. Kto tam najwięcej rozrabia? Czy pan żądarzem podał nazwiska? Oczywiście. No i musi pan ich przysłać do mnie. Po śniadaniu. Nie, ja nie rozumiem. Co, mamy odwołać obóz? Co pan sobie wyobraża, że tutaj będzie jakiś sejmik, anarchia? Co? Nie, no na pewno nie, ale ja uważam, że postąpiono nie fair. A dlaczego pan mówi bezosobowo? Znaczy, kto postąpił? Jak to szef. A, tak, ma pan rację. Właściwie może pan do niego zadzwonić i poprosić, żeby on to panu wyjaśnił. Rzeczywiście nie pomyślałem o tym. Dobry pomysł. To co, zadzwoni pan? Zadzwonię. No doskonale, jego i tak nie ma w domu. Ale jutro przyjedzie, to może się go pan zapytać. Na razie trzeba dobrą minę robić, wie pan. Szkoda, żeby się zmarnowało tyle pracy, tyle przygotowań, tyle znakomitych referatów, no i czy tyle pieniędzy, chociaż to akurat ma najmniejsze znaczenie. Tak, zgadzam się z panem. Niemniej uważam, że może ważne są jakieś zasady. Pan wspominał wczoraj. No oczywiście. To co pan ma zamiar zrobić z tym spóźnionym? No właśnie, więc jeżeli to rzeczywiście ode mnie zależy, to ja postanowiłem włączyć tę pracę. Na swoją odpowiedzialność? A tak, oczywiście. Jeśli pan mi daje prawo decydowania jako kierownik naukowy, to... No słusznie, tylko że to pan bierze odpowiedzialność i pan się będzie musiał tłumaczyć. Zaraz, a co się za tym kryje? No ja nie wiem. Pan się powinien domyślać, nie? No dobrze, u kogo on pisze tę pracę? Wie pan, ja nie wiem i nie chcę wiedzieć. Tak, dlatego że myślę, że jeżeli praca została przyjęta, to w zasadzie bez znaczenia jest. Chyba lepiej jest wiedzieć i decydować, no ale ostatecznie to już jest pańska sprawa. No dobrze, to niech pan ich przyśle do mnie, tylko przed 10, bo o 10 zaczniemy sesję. To znaczy, że pan jest pewien, że pan ich przekona? No oczywiście, co pan nie wie, jak to z nimi jest. Czy to są tacy sami konformiści, jak nie przymierzając pan i ja? No, wie pan, może lepiej byłoby, żeby tam mówił we własnym imieniu. A pan w ogóle nic nie chce wiedzieć, tak? Pan ciągle nie rozumie, że pańska kariera jest w rękach pana rektora? Jesteście prorektora? No, a ja myślałem, że w moich własnych. Pan myślał, że w pańskich własnych. No trudno, że jeszcze sobie kiedyś o tym pogadamy. No niech pan ich do mnie przyśle i niech pan na 10 przygotuje salę, a tam pewnie będą potrzebne takie jakieś te rzutniki, wie pan, magnetofony, bo nie lubią, żeby to tak wyglądało, że tam 7 pięter jest. Ale panie docencie, chcieliśmy porozmawiać z panem. Dzień dobry. Ale w jakiej sprawie? W sprawie skład jury, tak. Nas interesuje. O ile wiem, magister Kruszewski mówił państwu, że ja będę rozmawiał, ale po śniadaniu i z delegacją. Wszyscy razem chcemy rozmawiać. Proszę państwa, razem to my sobie najpierw zjemy śniadanie. Nie, wszyscy siadają, nie wpuszczamy nikogo, to ja ani pan z nami. Nie wpuszczałem państwa. Nie. Co państwo mają zamiar tak tutaj siedzieć, tak? Tak, nikogo nie wpuszczamy. No, tu jest dosyć zimno na tych kamieniach. Ale państwo sobie życzą, bardzo proszę. Zimy. Ja pójdę sobie przez kuchnię. Co? Nie, no powiedziałem, że jest delegacja. To na nie rozumie. My chcemy wszyscy rozmawiać. Tak jest. Nie ma co dłużej. Kto rozwiązuje obóz? Pan wszyscy. Ale pan to powiedział, prawda? Pan się nazywa pan Grusznic, prawda? Pan jest na 4. roku, zdaje się. Tak. Czy pan chciał zostać na uczelni później? To są chwyty, panie, że pracę, panie docencie. Tak. Ja pana się nie pytam. Załatwianie ludzi. Ale nie wiedziałem, że będziemy rozmawiać po śniadaniu i z delegacją. Z panią, z panem i z panem. No dobrze, z panem. Zaraz. Delegacja powinna być wybrana, a nie wyznaczana. No, chyba tak będzie. Ale ja bym radził wybrać tego, kogo wyznaczyłem, będzie prosić. No masz.
No więc proszę państwa, tak jak się umówiliśmy, czas jednego wystąpienia nie powinien przekraczać 10 minut. Ewentualnie jedna minuta dodatkowo na dokończenie myśli. Możemy zaczynać, prawda? Jako pierwsza wygłosi swój referat koleżanka Maria Piechowiak z naszego ośrodka. Tytuł jej referatu: Składnia zwrotu w wariancie graficznym. Bardzo proszę. Czy pani będzie korzystać z rzutnika? Nie, dziękuję bardzo. Przedmiotem pracy było wyodrębnienie wraz z badaniem kwalifikacji syntaktycznej pojęcia zwrotu składniowego. W tradycyjnej aparaturze pojęciowej pojęcie zwrotu najbardziej zbliżałoby się do pojęcia dodatkowych wyznaczników skierowujących. Szczegółowe badania materiałowe, w czasie których posługiwałam się pojęciem samodzielności systemowej i modalnej, pozwalają wyciągnąć wnioski dwojakiej natury. Wnioski te pozostają w ścisłym związku z obserwacją, że to, co tradycyjnie było poza strukturą zdania, zespolone jest z nią różnymi więzami. Wspomniane już posługiwanie się pojęciem stopnia samodzielności systemowej i modalnej różnicuje tradycyjny materiał dodatkowych wyznaczników, ustalając zarazem hierarchię. Najsilniej ze zdania zespolone są Dla czystej ciekawości, jak pan to z nimi załatwił? Zwyczajnie. Kogo trzeba, postraszyłem. Komu trzeba, pochlebiłem. Zaapelowałem do poczucia odpowiedzialności i zmiękli. A w sprawie Torunia? Powiedziałem, że nie przyjechał. To znaczy, że pan skłamał. Więc niech pan sobie wyobrazi, że tak. Ale, drogi kolego, czym byłoby życie bez kłamstwa? Na przykład codziennie rano ktoś panu by mówił, że ma pan pryszcz na nosie. Mnie by mówiono, że mam za duży brzuch. Tymczasem codziennie rano słyszę takie różne przymilne pogwarki. Panie docencie, jakżeż pan schudł. A przecież wszyscy wiedzą, że tyję. Ale ja, zdaje się, panu przerwałem. Nie, skąd? Myślałem, że chcę pan sobie trochę pomoralizować. Nie, nie. Znaczy, nie chce pan mi wykazać swojej moralnej przewagi. Widocznie się pomyliłem. A kiedy pan umieścił tego swojego pupila? Na końcu. Mogę panu powiedzieć, jaki będzie wynik głosowania. Za. Nie będzie nikogo. No zaraz, ale przecież pan nie zna pracy. To nie szkodzi. Pan Józef, to nie wiem, pewnie w ogóle się nie odezwie. Pani Zofia uda, że nic nie zrozumiała. Pani Magda rzeczywiście nic nie zrozumie, bo jak pan pewnie już zauważył, ona nie jest zbyt lotna. Ale ma inne walory. Właśnie miała. A rektor ma wdzięczną pamięć. Studenci będą za, oczywiście z przekory, także dyskusja przy nich będzie raczej wstrzemięźliwa dopiero później, przy właściwych obradach. Wie pan, panie docencie, to dosyć smutne, co pan mówi, bo z tego wynika, że sama praca już się nie liczy. Liczy się, ale nie sama. Liczy się w kontekście. Ważne jest nie tylko to, co się mówi, ale również kto mówi. I gdzie mówi, to niezła dziewczyna. W eksperymencie uzyskałem przeszło 60% trafnych rozwiązań, co świadczy o nieprzypadkowości wiązania substancji dźwiękowej wyrazów z ich znaczeniem. Uzyskałem również dane pozwalające przypuszczać, że
Istotną wartość posiada kompleks dźwiękowy jako całość, co pozostawałoby w opozycji do teorii podnoszących wartość symbolizmów fonetycznego oddzielnych fonemów. I to byłoby wszystko. Dziękujemy bardzo, koledze. Na koniec chciałbym jeszcze państwu zaprezentować... Ale nie mamy czasu. Dosłownie jedną minutę, pani profesor. No, mały eksperyment, naprawdę, bardzo proszę. Słuchajcie, ja tu napisałem dwa zestawy wyrazów. Są to wyrazy japońskie. Czy zna ktoś japoński? Nie znacie, to bardzo dobrze. Pierwszy zestaw to jest hayai i osoi, drugi karai i amoi. Słuchajcie, teraz tak. Musicie odgadnąć, czy wyrazowi hayai odpowiada polski wyraz szybki, czy wolny i odwrotnie z wyrazem osoi. Więc słuchajcie, proponuję teraz zrobić głosowanie. Czy jesteście za pierwszym, czy za drugim rozwiązaniem, jeśli chodzi o pierwszą grupę wyrazów? Za pierwszym. Za pierwszym, tak? Kto jest za pierwszym? To znaczy, że szybki znaczy hayai, a wolny osoi. No, to za pierwszym kto jest, ręce do góry. Dobra, dziękuję. A kto jest teraz za drugim? Słuchajcie, więc pierwsze rozwiązanie jest rozwiązaniem trafnym. Widzicie, że była was bezwzględna większość. I to rozwiązanie jest prawidłowe. Po prostu. Więc widzicie, że moje eksperymenty mają pewne uzasadnienie. Jeszcze można to samo przeprowadzić na znakach graficznych. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy koledze Konradowi Raczykowi z Torunia. I może ktoś z państwa teraz ma coś do powiedzenia na ten temat? No, ja się nie czuję kompetentna. Zresztą wydaje mi się, że praca nie została zaliczona do prac konkursowych, prawda? Ależ tak, ta sprawa przecież już była dyskutowana. Pani doktor, praca jest przyjęta. Tak? No może ja. Ja myślę, że w świetle naszej filozofii znak wiążemy z pojęciem na drodze konwencji. I dlatego stanowisko autora wydaje mi się po prostu śmieszne. Śmieszne. Pochodzi od obcych naszemu spojrzeniu poglądów natywistycznych. Nie wiem, skąd kolega czerpał inspirację do tych eksperymentów, ale wydaje mi się, że no, gdzieś z bardzo daleka. No, jeśli można, ja bym tej pracy nie osądzał aż tak bardzo surowo, jeśli nawet jest z gruntu niesłuszna, to w każdym razie jest bardzo oryginalna. Poza tym nie możemy zapominać o tym, że zostało tu włożone bardzo dużo pracy. No właśnie. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Ja myślę, że po prostu skończymy na tym dzisiejsze obrady, a resztę problemów rozstrzygniemy już na posiedzeniu jury. Dziękuję bardzo. A czy obrady jury będą jawne? A jak pani myśli? Pani jest cudowna, kiedy się pani złości, naprawdę. Konkretnie, chociażby ten basen. A pan docent pływa? Nie. Ale pan rektor bardzo lubi pływać. No panie Franku, rzeczywiście, może pan uprzednął ten basen. Na pewno też panu pomoże. Dziękuję za pana. Przez tego Bachora całą noc nie mogłam spać. No, pan docent na przykład przyjechał z psem i nikt nie ma do niego pretensji. A pies przecież też szczekał. Proszę. O. No ale pan, na rozkaz. To ja rozkaz, już wolę psy niż Bachory. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. No, więc robimy tego Roberka? No oczywiście. Tak, niestety, dziękuję bardzo. Ale panie magistrze, już to należy do dobrego tonu w karze. Głowa mnie podzie. Radziłbym panu, nie? Dziękuję. A jak pan uważa? Ja oczywiście znak. Dziękuję. Dobra.
Pudło. Szafa. Drzwi. Węzienie. Mieszkanie. Dzwonek. What is talking about? I can't understand. Hey, you are English? No, I'm Italian. Why? Well, you don't look any Italian. Because all Italians for you must be short and dark. Robimy teraz eksperyment interkulturowy. Macie ochotę? Zaprosimy cudzoziemca, niech on nam pokaże. Sort of camping somewhere around here. Przepraszam bardzo, przepraszam. Chciałam zrobić mały eksperyment. Scusi, io vorrei chiedere lei un favore. Prego. Noi vedremo fare sì. Qui una citazione della letteratura sì. Italiana. Sì. Ciągle masz ta chora głowa. Mam. Boli mnie trochę. Bardzo. Dosyć. O, biedna. Żołnierz? Cezar! A brał proszko? Brał. Ale boli. Gdzie mieszka? I can help you. Oh, how? I can give you a massage for your head. Mm. It'll make you better, really. We are women, not proud. Nie wierzysz? Chodź. Połóż się. Pan się położy. Tak. No. Oj, zaraz się na oczy. Ja? Tak, pan zdejm. Bardzo czy ja mogę mówić ty, mi się wszystko tak miesza. Te wszystkie tytuły, ten pan docent, pan magister, pan kierownik. W Anglii to jest wszystko dużo prostsze. Po prostu idziemy i to wszystko. Nie ma problemu. Czy jest wygodnie? Nie. Małe to łóżko. A nie, czekaj. O! Relax. Relax. Tak. Mhm. Tu. No, ręce. Relax. Proszę, o niczym nie myśleć. Nie mogę o niczym. Ja o niczym nie myślałam. Czyjesz ja coś cię zauważyłam? Ja cię pytam. Gdzieś w Polsce? Też. Prowadzę cię.
Proszę państwa, czy to jest obóz studencki, czy to jest plaża nudystów? Io non la capisco bene. Mi dica, dà fastidio? Io non la sento. Pana się pytam. Panie docencie, nie wiem, po prostu my się chcieliśmy umyć. Wie pan, po prostu sam pan widział łazienkę u nas. No jest bardzo mało miejsca, my bardzo przepraszamy, ale chodziło o to po prostu, żeby się umyć. No to, że są kłopoty z wodą, to jeszcze nie jest powód, żeby gorszyć maluczki. Przepraszam bardzo, panie docencie, ale... A jak się powtórzy, to będzie komisja dyscyplinarna, no już, już. Panie docencie, ale kogo my gorszymy? Dobrze, ubierać, ale już. No niech pani idzie. Dobrze. Przecież takie same stworzenia jak każdy inny. No właśnie. No jaka różnica chyba jest? A no trudno, niech siada, no, więc tak łatwo to. No właśnie, kiedy będziemy, czy będziemy teraz wybierać przewodniczącego, prawda? Przewodniczącą. To może pani. Nie, ja tak bardziej mam tylko dla zasady. No, bo samo przewodniczący sugeruje od razu mężczyznę. O, niekoniecznie, jak pani powie o kobiecie, również sportsmen. Sportsmenka. Sportsmenka, do kogo wybieramy na przewodniczącego? No właśnie. Teraz, pamiętajmy, że nie wszyscy nasze przewodniczący, czy prowadzący zebranie, bo... Musimy wybrać przewodniczącego, więc może pan docent... Nie, ja mam tylko głos doradczy. Ale dlaczego? No, ale dlaczego? Dlatego, że większość tych ludzi ja oceniam na co dzień, także myślę, no że tak to by było bardzo w porządku. Nie, mnie się wydaje, że tak. Proponowałbym, żeby państwo w ogóle nie wybierali przewodniczącego, tylko na przykład sekretarza koordynatora. Wtedy może to być ktoś młodszy. Pan Jarek, świetnie. No świetnie, przecież pan organizował. Pan Jarek, no świetnie, prosimy, tak. Już tutaj dziękuję, dziękuję serdecznie państwu za zaszczyt. Prosimy. Jeśli pani pozwoli właśnie listę i może kawałek czystej kartki, to ja będę protokołowo jednocześnie. Dziękuję pani bardzo. Więc jeśli państwo pozwolą, to ja zaproponowałbym, żeby zacząć dyskusję nad pierwszą nagrodą. Jak to właściwie jest? No, obrady właściwie za chwilę się kończą, a wy co, w lesie zupełnie jesteście? W porządku, będzie gotowe. Ale kiedy? Zaraz. Kochani, co jest? Plaża, opalamy się, tak? Mieliśmy pracować. No weźcie się na tą opłatę za te szczotki, no to... Bez przesady, przypadłem. Czy społeczny, a nie praca. Zasuwaj, za 15 minut chcę wpuścić wodę. Dobra, po co to wygadałem? Sam pan pomysł. Oni muszą zmiatać. A dlaczego będą wodę wpuszczać, jak my i tak jutro wyjeżdżamy? Przecież nie muszą. No, a co za problem? Jutro się spuści wodę. No, a po co wpuszczać wodę, jak się jutro wypuszcza? Przecież to jest bez sensu. Oczywiście. Może ja, panie magistrze, wezmę ten werdykt i przepiszę na maszynie, dobrze? Jeśli pani taka uprzejma, serdecznie dziękuję. Proszę. Dziękuję. Dlaczego pan nic nie powiedział? Przecież pan musiał wiedzieć, że pana głos mógł przeważyć szale. Poza tym jednak wszyscy oczekiwali tego. No i co z tego? Ja nie rozumiem, co z tego. Przecież chyba z tym przynajmniej pan się zgodzi, że ta pierwsza nagroda to zupełna miernota. O, i tak, i nie. Teraz pan robi ze mnie durnia. Ja poważnie chciałem pana zapytać, czy pan serio uważa, że należało jej się to sprawiedliwie? A co to jest sprawiedliwość? Czy
Pan zauważył, że pojęcie sprawiedliwości właściwie występuje w bardzo niewielu dyscyplinach. Na przykład w ogóle się o nim nie mówi w naukach przyrodniczych, w samej przyrodzie. Panie docencie, czy będziemy naprawdę teraz rozmawiali o przyrodzie? No co, zawsze mnie interesuje, skąd się bierze u tych poprawiaczy świata taki prokuratorski ton. Przecież to w prostej linii prowadzi do inkwizycji albo nawet do gestapo. Czy musimy teraz rozmawiać o tonie? No ja myślałem, że pan się na mnie przynajmniej obrazi za poprawiacza świata albo no chociażby za gestapo. No pan powie, czy pan nie chce ze mną rozmawiać poważnie? Chłodno jakoś dzisiaj, nie? Wydaje mi się, że będzie lało. Rozumiem. Pan rozumie, że jako sekretarz pan będzie musiał powiadomić rektora? Tak, oczywiście. No, wie pan, to nie jest takie oczywiste, bo szef nie będzie zachwycony. Ja liczę się z tym, ale trudno. I powie im pan, że pan jako jedyny głosował inaczej? Oczywiście. Bardzo słusznie. Zresztą prędzej czy później tak ktoś by mu o tym doniósł. Znaczy, cały czas pan będzie udawał, że pan nic nie rozumie? Zaraz, czego nie rozumiem? Proszę pana, dlaczego pan ciągle tak mówi, jakby pan udawał naiwny? Pan nie wie, jaki jest stosunek szefa do tych ich badań. Nie wie pan, co on myśli o Toruniu. No, oczywiście, że wiem, ale tak, ale w tej sprawie nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ na ocenę tej pracy. No, ja nie wiem, poza tym... Może pan się zgodzi albo nie, ale nie sądzę, żebyśmy musieli we wszystkim respektować gust szefa. O, brawo. Brawo, widzi pan? I to jest pierwsze poważne zagadnienie. I oczywiście ma pan rację, każdemu wolno się nie zgadzać. Trochę. No, zależy od szczebla. Na przykład mnie wolno troszeczkę więcej niż panu. Dlatego nie chciałbym być w pańskiej skórze, jak szef wróci. Dlaczego? A pan już podpisał umowę? Tak, tymczasową. Roczną mam podpisać na jesień. Znaczy, pan już jest po wojsku? Tak, no niestety, rok mam z głowy. No widzi pan, a oni mają lepiej, no bo... tę główną nagrodę na pewno szef weźmie do siebie na etat. No, jakby to był chłopak, to by go wyreklamował z wojska, a tak to się szansa zmarnuje. Że pan nic nie mówi o tej pracy, przez którą ja się narażam. No przecież pan bardzo dużo już wywalczył. Wie pan, z przekonaniem. No, powiedzmy. Mnie się zdaje, że raczej pan walczył o tę swoją sprawiedliwość. No bo sama praca chyba pana tak specjalnie nie interesuje. Zresztą tak samo jak i mnie. Wie pan, ja przypadkowo znam trochę japoński. Na przykład yama. No to po polsku to jest dziura, a po japońsku góra. Także raczej to wszystko jest takie zawracanie głowy. Nie, ale pan postąpił bardzo szlachetnie, tylko że nierozważnie. No dobrze, a pan? Video meliora, proboque deteriora sequor. Czyli że postąpił pan źle, ale świadomie. Czy mogę zapytać, czy to nonszalancja, czy może... brak charakteru. Odważnie pan sobie poczyna. Możliwe. No dobrze, odpowiem panu. Nadzieję, że pan w ogóle zasługuje na tę rozmowę. Postępuję tak, jak postępuję. Dlatego, że jest mi z tym wygodnie. Teraz pan powinien spostrzec, że jestem cyniczny. To oczywiste. Brawo. Niech mi pan powie, co w tym złego. To zależy, czy dla pana, czy dla innych. No, załóżmy, że dla mnie. Jak wynika z poprzedniego twierdzenia, bliźni specjalnie mnie nie obchodzą, tak? Coś pan traci. A co? Niech pan mówi precyzyjnie. A
Nie. Wydaje mi się, że to bez sensu, dlatego że pan prowadził takie rozmowy niejednokrotnie, to jest sofistyka. A, widzi pan. No i kto teraz unika konkretnej rozmowy, role się odwróciły. Zresztą ja bardzo chętnie porozmawiam z panem jeszcze na ten temat. A na razie to w ogóle niech pan idzie i czatuje na prorektora. Wie pan, to zawsze dobrze być pierwszym w powitaniu. Tak, ja mam. Wie pani, ja sobie sprawdzę, bo ja zdaje się tam zostawiłem aparat fotograficzny, dobrze? A przy okazji, gdyby pani go znalazła, może dać w skórze, to da mi pani znać. Pani mieszka tutaj czy na wsi? Nie, tutaj. A to się dobrze składa. Wszyscy mówią, że to pan rektor przywiózł pogodę. No, a jak wam tu idzie? Chyba dobrze. Właśnie jesteśmy po obradach. Ja byłem sekretarzem jury. Ja chciałem, żeby pan rektor wiedział, że dopuściłem pracę, która może de facto nie powinna zostać dopuszczona, ponieważ przyszła dzień po terminie. O, widzę, żeście uruchomili jednak basen. Tak, udało nam się. A jakim cudem? No, przy pomocy studentów. O, no to wspaniale. Będzie się można wykąpać. Bardzo prosimy. No dobrze. A skąd ta praca? Ta praca jest z Torunia. Ja chciałbym także, żeby pan rektor wiedział, że ja głosowałem za udzieleniem wyróżnienia, a pozostali się wstrzymali. No dobrze. Zobaczymy, musicie mi podesłać. Zobaczymy, może to coś ciekawego. O, jest pan doktor Skiszewski. No dobrze. A jutro przyślę tę pracę. Dobrze. A w sprawie tego stypendium waszego do Anglii, to w październiku będzie posiedzenie komisji, ja pamiętam o tym, tylko musicie być ze mną w kontakcie. Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo. No to co, idziemy się wykąpać. Nie, ja dziękuję, nie? Będzie za zimno, no, nie. Ja idę. Dalej odejdź, nie mieścisz mi się w ogóle. No strasznie. Szybciej, nie, nie. No czekaj. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, ty to masz. Dobra, robiłeś, dobra? Zobaczymy. Zapinaj się szybko. Już ci. Ja cię mam. I spokój. Teraz spokój, no nie? Panie magistrze, przepraszamy bardzo, na sekundkę można. Słucham. Właśnie znaleźliśmy aparat i wie pan, to jest bardzo droga rzecz. To jest chyba pana docenta. I prosilibyśmy, żeby pan może oddał. Powiem, tak był łaskaw, to właśnie. No, z przyjemnością. Tak? Bardzo, to jest strasznie fajnie, dziękuję. Nie ma za co. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Panie docencie, pański? O mój, wszędzie go szukam. Gdzie był? Ja nie wiem, studenci znaleźli.
A gdzie pan wywoła? No, u nas w instytucie. No to świetnie. Oni tam świetnie to robią. No i jak? No, po bólu. Nic nie powiedział? Nic. Możliwe, że to jest mu na rękę, że ten z Wrocławia go słyszał. Bo przecież oni razem odgryzają Toruń. Wie pan, może to i prawda, ale ja myślę, że my naprawdę musimy się tym zajmować. Czy po prostu nie lepiej brać rzeczy takimi, jakimi one są, bo w końcu co mnie może obchodzić, co prorektor myśli o Toruniu? Niedobrze. Niedobrze. Teraz już pan jest na zakręcie. Niedługo zacznie pan oszukiwać samego siebie, kłamać. A to już naprawdę bez sofistyki to szkodzi. Zresztą każdy lekarz to panu powie. Choroba brzegowa, zawód. Nie, ja chciałem, żebyśmy się dokładnie porozumieli. Ja nie muszę kłamać. Ja chcę się zajmować strukturami porównawczymi. Ja chcę się zajmować pograniczem lingwistyki, informatyki, językami sztucznymi itd., itd. No. Czy pan naprawdę uważa, że jeszcze przy tym wszystkim muszę się zajmować panem prorektorem, jego machinacjami? Oczywiście. Inaczej nigdy nie dojdzie pan do tych swoich języków sztucznych, tylko wyląduje pan w szkole. Będzie pan uczył dzieci polskiego. Pan jest polonistą? Nie, anglistą. A, no to angielskiego wszystko jedno. Jest pan przecież już taki młody, żeby tego wszystkiego nie wiedzieć. Po prostu jest pan już tak zakłamany, że się pan nie chce przyznać. Panie docencie, ja chodzę po ziemi i wiem, w jakim świecie żyję. Ale chyba jest pewna granica. Dlaczego ja mam siedzieć w tym wszystkim, skoro i tak ktoś za wszystko nie odpowiada? Za głód w Indiach na pewno pan nie odpowiada. Za charakter szefa również. Ale w końcu nie ma pan wyboru. Nikt inny w Polsce nie da panu takiej szansy. Tylko trzeba sobie powiedzieć jasno, że to wszystko nie jest takie proste i uczciwe. No kto cię? Kto jeszcze? Gdzie jestem? No bardzo proszę. Co ja sam mam? No kto jeszcze? Panie rektorze, no niechże się pan najpierw zamoczy. A spróbujemy tak. Ależ to pan się zagadza. Dlaczego nie jest uczciwe? Bo na przykład pański prorektor jest łajdakiem. Wykańczał ludzi różnymi metodami. Do profesury doszedł dzięki plecom i dalej wykańcza. A pan zostanie jego pupilkiem. Ze względu na języki sztuczne i na swoją karierę naukową. Nie, to jest gołosłowne, co pan mówi. Oczywiście, ale pan przecież nie chce wiedzieć. Panu nie o to chodzi, tylko dziwi mnie to, co pan mówi, ponieważ ja dotychczas nie słyszałem, żeby ktoś o nim aż tak źle mówił. Z panem nikt tak o nim nie mówił, dlatego że pan jest jego człowiekiem. No więc dobrze, czy pan wobec tego oczekuje, że ja rozpocznę jakiegoś rodzaju dochodzenie prokuratorskie w tej sprawie? No w końcu przecież nie ja go mianowałem profesorem. Słusznie. Od tego są inni, żeby dbać o dobór ludzi. I dbają. Nawet dosyć skutecznie. Ale czasami się mylą. Nasz prorektor na przykład przepisał swoją pracę habilitacyjną, a dotychczas nikt jakoś na to nie wpadł. A pan wie? Wiem. Pan teraz też już wie. Zresztą może pan sprawdzić, jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Oryginał jest z Rosolineum. Ten facet nazywał się Kurek. Kurek. Wyjechał za granicę, nie wrócił. A rektor odpisał sobie jego pracę. A oryginał? Nie zniszczył oryginału? Po co? Jak? A kto w tej sprawie się wychyli? A pan nie spróbuje?
Ja? Proszę pana, ja już przecież... Wyłożyłem panu swoje zasady. Tak, ale... To nie było serio. W gruncie rzeczy to było serio. Wiecie pan, ja sobie tak dosyć bacznie obserwuję przyrodę. A cóż, no wiadomo, tutaj rządzi przede wszystkim prawo walki o byt. Kto jest ten zwycięża, kto ginie? Ten nie miał racji. Nie, oczywiście nie powinien pan tego, co ja mówię, traktować wulgarnie, bo powiedzmy ludzie mają jakieś możliwości głębszych odczuć. Chociaż zwierzęta podobnie. Na przykład zwierzęta bardzo często występują w obronie młodych, czy słabych, czy małych. Mogą być wierne, mogą być monogamiczne, mogą być altruistyczne. I... No z tym, że ta analogia właśnie tutaj się kończy, bo grupy ludzkie zawsze wytwarzają pewien system wartości, które mają sens właśnie tylko dopóki pozwalają przetrwać. One są w naszej podświadomości zakodowane właściwie już w dzieciństwie i tworzą to, co my nazywamy sumieniem. Naturalnie. Na szczęście posiadam jeszcze samoświadomość, która nam to sumienie pozwala modyfikować. No i wskutek tego wyzwolić się z różnych zakazów, nakazów. Po prostu pozwala przetrwać w tym świecie. Tak. Ale sumienie czasami bywa kulą u nogi. Szczególnie jeżeli ukształtowało się w innych warunkach, w innych czasach. Ja wiem, że to, co mówię, nie jest miłe, że pański konserwatyzm staroświecki nieco się buntuje przeciwko temu. A ja po prostu chciałbym pana namawiać, żeby pan tę kulę odrzucił. I kiedy pan się już poczuje taki wyzwolony, a wtedy sobie może pan tam zmierzać do tego, co chce pan osiągnąć. Ale że pan odnalazł w sobie powołanie, żeby mnie uszczęśliwiać. Proszę mi wybaczyć. To z nudów. Obiad. Przyświająca. Dzień dobry. Jakub, jak się masz? Po tobie to urlop widać. Dobra, co? Siadamy? Cudownie. Proszę. Panie kierowco, obiad dla pana jest tam ze studentami w stołówce. Proszę tam udać się. Musieliśmy zabrać kierowcę, bo uznaliśmy, że małym Fiatem trochę nie wypada. Tak, dlaczego nie wypada? Co ty opowiadasz? No, nie, może byłoby niewygodnie. Zamieniliście dużego Fiata na małego? Nie, dużego musieliśmy sprzedać, bo się budujemy. No to co? I niech się pani nie boi, on nie ugryzie pan. Nie byłabym taka pewna. Oj, nie, dziękuję bardzo. Ja jestem wierny zasadzie niejadania trupów. Przepraszam za mocne wyrażenie, ale to nie moje słowa. Dziecko płacze. Tak określają. Niech się pan nie przejmuje, nic mu nie będzie. Sobie rozwinie płuca, jak mówiły nasze matki.
Tak, tak. Ale nie chcę państwu psuć jego tytuł. Wody, bardzo proszę. Może wobec tego załatwić. Może pan zdezynfekuje się to alkoholem. To zawsze. Ma pani rację. Dziękuję. No co, panie magistrze? Można? Nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. No tak dla kurażu. Nie, dziękuję, nie ma potrzeby. A może... Ojciec się za mało zajmuje. Będzie chciał pan o coś zapytać pana rektora. Może kto wie. Bolesław. Słucham. Pan magister ma do ciebie jakieś pytanie. Proszę. Nie, panie rektorze, może później. No, później. Czy oni dostali to samo na obiad, co mieli? Tutaj Jarek to będzie powiem. Z detalami. A teraz grupą przy stole zagramy w piekło. Byliśmy w Bigosławii znowu. Jaką pogodę mieliście państwo? No, pogoda była piękna, tylko no, że... Nudno było dosyć, bo... Ani lokali, ani dancingów. Mąż miał zajęcia, ja się nudziłam, tyle, że się upaliłam. No tak, wiesz jak to. Jak to już kongresy kongresami, ale... No! Nas zawsze wytykają gdzieś tam najwyżej do KS-ów. A ci z Warszawy dojadą sobie. No. Wydaje mi się, że to jest bardziej bezpieczne. Prowincjonalnie uniwersytet, to wiesz, uważają, że wystarczy. Może i mają raz. Pani doktor. Teraz tak, proszę. Filipa. A pan? Panie magistrze? Dziękuję, dziękuję bardzo. Czemu pan nic nie dziękuję. Panie doktor, ja mam do pani jedną prośbę. Tak, czy pani mogłaby zaśpiewać coś dla pana rektora? No. No ale gdzież to tak dawno było, jak co ta? A ja pamiętam, w Jadwiśnie. Może pani doktor nie ma ochoty po prostu. No raczej nie mam ochoty. Wiesz, co pana to obchodzi? No raczej nie mam ochoty. Ale właśnie pamiętam taki wieczór w Jadwiśnie, chyba to jeszcze z 50. lat. Śpiewała pani cudownie, upojnie. Ale no, a dzisiaj? Na dzisiaj? Nie. Ale, no ale jeżeli, no. Najpierw po jednym. Dla rektora. I on będzie bardzo przyjemny. Bardzo błagam panią. No nie wiem. To da. No prosimy. Proszę państwa, pani Magda nam coś zaśpiewa. Nie, Robert, tak, tak, tak. No, brawo. Bardzo proszę. Cudowny mój znajomy, ja zawsze wspomnieniem mym ku niemu dążę, gdyż wiele przeżyć z tym młodzieńcem wiążę. Zaczęła się część artystyczna. Nelly, to w Polsce jest taka tradycja, wiesz? Przy stole. Jest taka tradycja w razie, że zdaje się pani doktor za dużo zjadła żyta, nie? Została wspaniale przez Jakubka wypuszczona w kanalizacji. Tak, ale przedtem ją podpuszczona. Myśmy ją kiedyś na zajęciach próbowali wypuścić i śpiewała. No cóż, proszę państwa, dziękujemy pięknie. Dziękuję. Czas jeszcze mamy trochę pracy. Proszę państwa, za godzinę w świetlicy rozdanie nagród. Ja bym prosił państwa jeszcze sekundę się zatrzymać, bo ja chciałem zrobić takie pamiątkowe zdjęcie z panem doktorem. Na wszystkich. Tu na schodach. Tu? Dobrze. A o co pan chciałby spytać? Nie, to nie na temat. Chciałem zapytać, o czym pan profesor pisał swoją habilitację. No, chodź, chodź Robercik. Stań panie Józefie. I naszą panią kelnerkę. Jest, też uwaga, ale na cudownie. Uwaga. Proszę państwa, ślicznie się uśmiechamy. A kolega Jarosław też się może uśmiechnąć. Nie widzę przeszkód. O tak. Uwaga. Hej. Chodź tu, możesz mi pomóc. Popatrz, ty trzymaj kota. No. Ja wymyśliłam taki, koleł do tego bel. No i wtedy jak on, no jak on będzie się czaić,
na ptaszki albo myszki, to one go usłyszą i będą mogły uciec. A on to lubi? Mądre, nie? Ja nie wiem, czy lubi, ale musi nosić. Tak się robi, naprawdę. Hej, co robisz? Jestem jeszcze trochę zajęty. A co? A, takie różne sprawy. No coś ci jest. Dlaczego jesteś taki smutny? Nie możesz mi powiedzieć. Nie, może... to nic nie da, bo i tak mi... Może mogę coś pomóc, no? Nie, nic. A skąd wiesz? No, to może jest... mogę? Nie, to jest takie skomplikowane, wiesz? Skomplikowane? Co jest takie skomplikowane? What's the matter? Ty naprawdę, od czasu, kiedy ten człowiek przyjechał, ty naprawdę, you're so different. Everybody's different. What's the matter? Everybody's walking around tacy zdenerwowani i zasmuceni. Why? Jest jakiś problem, dlaczego ktoś coś nie powie? Dlaczego nie można o tym porozmawiać? O co chodzi? Nie o to chodzi. Ja po prostu nie wiem, jak się to wytłumaczyć, wiesz. Ja myślę, że ty tego nie zrozumiesz, wiesz? Dlaczego nie zrozumie? Dlaczego? Bo ja nie jestem skomplikowana. Wy wszyscy lubicie być tacy kompleks, tacy profound. A ja jestem simple, tak? Więc ja nie rozumiem. No może lepiej, nie? Nie, ale ja już muszę iść. Dokąd idziesz? Muszę zadzwonić jeszcze. No to ja pójdę z tobą. Aha, masz jakąś tajemnicę. Nie, to nie chodzi o żadną tajemnicę. Powiedz mi, gdzie ja cię potem będę mógł znaleźć? I'll be around. Halo? Proszę pani, chciałem zamówić Wrocław. Tak, a niech mi pani powie, ile czasu będę czekał? Aha, a czy nie byłoby pani uprzejma przyspieszyć może połączenie? Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Ja poproszę numer 44 712. Tak, 12. Dobrze, dziękuję, czekam. Hej, czy ja mogę grać też? Pewnie. Ktoś ma jakiś tenis racket? Hej, szybko. Podaj tam tą piłkę. Piotrek, piłka. Tam dobrze. Dobrze. Brawo. No, koniec. Za 15 minut rozdany lagód. O, wiedziałam. Słuchaj, i jeśli możesz, sprawdź w katalogu w Ossolineum. Tak. Nie, jeszcze raz. Kurek, K jak Karol, U jak Urszula, R jak Ryszard. Przepraszam bardzo, ale to nie zupełnie tak i nie zupełnie ten. Ale test przeszedłeś celująco. Po co pan to zrobił? Mówiłem ci. Z nudów. Poza tym dlatego, że jest w tobie coś, czego mi szkoda, coś, co możesz stracić. Czy nie mam Beatrocki? Ja naprawdę nie mam więcej ochoty na dyskusję z panem. Ale przecież dyskusja szalenie rozwija, bo w ten sposób możesz lepiej przemyśleć, sformułować swoje argumenty, możesz oszlifować lepiej myśli. Nie powinieneś tego lekceważyć. W porządku, jestem w stanie przyjąć wszystko, co chcesz, tylko odczep się ode mnie! Teraz to mówisz już jak zupełny głupiec. Słuchaj. Mam do ciebie prośbę, no naprawdę łeb mi pęka i
Uwziąłeś się na mnie, twoje prawo, proszę bardzo. Tylko chcę mieć w tej chwili chwilę spokoju. O, to już chyba masz. Test przeszedłeś znakomicie. Ja wiem, że to jest przykre uczucie, bo tak napiąłeś się, nabzdyczyłeś. Właściwie niepotrzebnie. Ze mną też tak kiedyś było. Zatrzymałem samochód przy wypadku. Potem się okazało, że to była kukła podrzucona przez milicję. To pan docent zatrzymuje samochód przy wypadku. Panie magistrze, pan zdaje się zapomina o tym, że obaj jesteśmy humanistami z zawodu. Teraz to możesz się już spokojnie zająć tą swoją Angieleczką. Dostaniesz stypendium. Taka narzeczona w Londynie. Słuchaj, odpieprzę się, dobrze? Przepraszam, przepraszam. No tak, rzeczywiście troszeczkę przesadził. No chodźmy, chodźmy. Panie rektorze, może pan pozwoli, że przedstawię naszą stypendystkę z Anglii. Panna Nelly Livingston Pawluk. Bardzo jest mi miło tu być. Pani właściwie jest Polką czy Angielką? Bo ja mam paszport British, ale moi rodzice są polscy. Paszport nie jest ważny. Co pani ma tu? Wiózł. Witam wszystkich zebranych bardzo serdecznie w imieniu kierownictwa naszej uczelni. I na wstępie chciałbym prosić o zabranie głosu opiekuna waszego obozu, docenta Jakuba Szelestowskiego. Bardzo proszę. Moi kochani, w takich uroczystych chwilach jak ta, człowiek zwykle sięga po kartkę, ponieważ tyle myśli się naraz ciśnie do głowy, że nie wiadomo od czego zacząć. No ja niestety nie mam żadnej kartki. Dlatego wybaczcie, że będę mówił chaotycznie, ale za to z serca. Myśmy się tutaj spotkali i to spotkanie i dla nas, i dla was jest ogromnym przeżyciem. Mówię ogromnym, dlatego że rzadkim. Dla wielu z was być może w ogóle pierwszym. Spotykamy się tutaj nie w murach uczelni, ale na łonie przyrody. Nie dzielą nas stopnie naukowe, stanowiska. Jedynym wspólnym mianownikiem jest umiłowanie wiedzy, czyli umiłowanie prawdy. Proszę się nie obawiać, ja nie będę mówił długo. Zapewne jesteście bardzo ciekawi, jakie są wyniki, kto zwyciężył. Za chwilę się o tym dowiecie. Chciałem tylko powiedzieć, że tutaj jest nieco inaczej niż na egzaminach. Tutaj nie ma przegranych. Tutaj wszyscy są wygrani, niezależnie od tego, czy otrzymają nagrody, czy też nie. Ponieważ wszyscy będą zwycięzcami. Zwycięzcami nad sobą, nad przedmiotem, nad materią. I właściwie tylko to się liczy, bo radość z otrzymanej nagrody przemija. Natomiast radość ze zwycięstwa nad sobą, wewnętrznego zwycięstwa, zostaje. Mówię o zwycięstwie ducha oczywiście, a po prawdzie to słyszę, że w tej chwili ktoś tam na sali rozpaczliwie walczy ze sobą. No ale spuśćmy zasłony miłosierdzia na słabości ludzkiej fizjologii. Pomyślmy raczej o tym wewnętrznym zwycięstwie ducha. A teraz myślę, że czas poprosić pana magistra Kruszewskiego o odczytanie werdyktu, a pana prorektora o wręczenie nagród. Dziękuję. Jury większością głosów postanowiło przyznać pierwszą nagrodę studentce czwartego roku, koleżance Marii Piechowiak. Proszę państwa, i jeszcze wyróżnienie, kolega Konrad Raczyk z Torunia.
kolego Raczek, prosimy. Gratuluję. Czy mogę pana rektora o coś zapytać? No proszę. Czy pan lubi Dostojewskiego? Co? Do pana! Co pan? Oszalał! Oszalał! Chyba pan jest ranny. Nie, nie. Proszę pan wodę kolorską, proszę bardzo. Już nie przesadzam. Co pan? Jak się pan zachowuje? No co? No, ładny jesteś. Chodź tu. Co? Nic. Chyba ma pan za słabą głowę. Dla mnie wystarczy. Czy coś się stało? Nie, nie, nie. Nic ci nie zrobił. Nie, bo nie. Nie, nie uderzył. Słowo, ale przecież lżejsze, niżeli warga, co je długo waży. Tak wypełniamy nadmiarem powietrze, szukając w echu odbić własnych twarzy. Ale ten świat jest tylko naszym światem. Zawieją imion i mglą utożsamień, wracę tego Raczyka, których płoniemy wędrującym światłem, a jego wyżyć naładowani przyszłymi krokami. Uzgodnijcie to z młodzieżą. O, życie, życie, bezustanna troska o celność kroku, nie o dróg imiona. Nawet gdy pełnia w złudnych dźwięczy zgłoskach, ileż obrazów, jak deszcz spływa po nas. Tak. Ja bym tam nawet weszła, ale tak duszno, że... Przepraszam. Słuchajcie, może wyjaśnicie, co się stało z tym panem Radomiatem. Ja to może nie tutaj, dobra? No, przejdźmy, kolego. Stało się. Co się... Ja po prostu uważam, że on jest bardzo odważny, wie pan? Ja uważam, że jest pijany. Nie, nie gadajmy, że on jest odważny. Bez sensu zupełnie. Nie tak. Dlaczego bez sensu? A pana byłoby stać na taką odwagę? Proszę pana, może mnie było stać, ale to nie o tym w tej chwili mowa. Uważam, że to jest kretyństwo zupełne. Chodzi nie, o to nie że... jest kretyństwo. No to, co? Dobrze, pan zostanie przy swoim zdaniu. Chodzi o to, że rektor polecił go usunąć z obozu i to jest w tej chwili najistotniejsze. Co, i my to mamy zrobić? Nie, chciałem się was poradzić po prostu, w jaki sposób to można zrobić. Myślę po prostu, że dobrze byłoby, żeby... Właśnie, może my z nim porozmawiamy po prostu, panie magistrze, i to wiem. No, no że... właśnie. No dobra, ale lepiej, żeby teraz... rozmawiać, o czym? Lepiej, żeby teraz... przekonać go po prostu, żeby... żeby go z uczelni wylali po prostu. I dlatego, żeby w tej chwili lepiej, bo i tak to musimy wykonać. Razem wszyscy wyjedziemy. Chodzi o to, że musimy wykonać polecenie rektora. O to chodzi. Przepraszam, nie, to nie jest takie... Proszę nie, pani, nie, może nie, pani ma rację, może możemy, jeżeli mamy przekonanie, że on jest niewinny. Pani ma to przekonanie? Pani magistrze, niech się pani nie denerwuje. My z nim porozmawiamy. Jesteście jego kolegami i dlatego lepiej będzie, żebyście go skłonili do tego, żeby on może nawet wjechał tym autobusem najbliższym, zanim to się wszystko skończy. A może stopem, co? A może pan rektor go podwiezie, co? Dosyć głupstw na tym obozie. Może lepiej, żeby wyjechał, bo wyrzucą. My z nim porozmawiamy i postaram się załatwić jakąś sprawę. No fajnie, fajnie. No, rektor kazał, magister kazał. Przepraszam ścięte drzewo za cztery nogi stołowe. Przepraszam.
wielkie pytania, za mało odpowiedzi. Prawdo, nie zwracaj na mnie zbyt bacznej uwagi. Powago, okaż mi wspaniałomyślność. Ścierp tajemnicę bytu, że wyskubuję nitki z twego trenu. Nie oskarżaj mnie, duszo, że rzadko cię miewam. Przepraszam. Wszystko, że nie mogę być wszędzie. Przepraszam wszystkich, że nie umiem być każdym i każdą. Wiem, że póki żyję, nic mnie nie usprawiedliwia, ponieważ sama sobie stoję na przeszkodzie. Nie miej mi za złe mowo, że pożyczam patetycznych słów, a potem trudu dokładam, by wydali się lekkie. No i co? Przykra sprawa, panie magistrze. Zamknął się w domku, w ogóle nie chce z nami rozmawiać. Aha. Może pan by poszedł do niego, co? No, panu to pewnie otworzy. Tak, tak. Rozumiem. Dobra. Nie, nie, idźcie się ukulturalniać. Można? Nie ma, nie ma, nie ma mnie w domu. Nie panie Konradzie. Niech ma posłucha. No ciekawe. No i co, ciepło panu tak? Ciepło. Niech się pan nie wygłupia, to już wszystko było. Tak? Było? Tak. No to wyjeżdżaj stąd, no. No wyjeżdżaj, co? Słuchaj pan, panie Konradzie. Głuchy jesteś, tak? Głuchy? Niech się pan nie wygłupia. Wyjeżdżaj, no! Puszczaj, no! Puszczaj, no! Spróbuj. Dziabne, no! Spróbuj. Ty zwariował, człowieku? Idiota jeden. A ten tu co? Ja się pytałam, pan rektor pozwolił, więc go zaprosiłam po prostu. Dobrze, już dobrze, tylko niech się stąd zabiera. No dobrze. Już jedziemy. Przepraszam, panie rektorze, przepraszam panią, czy zechce mi pan poświęcić dwie minuty? Przepraszam cię, panie, no chwileczkę. Przepraszam bardzo. Słucham. Panie rektorze, ja przepraszam, że muszę wrócić do tego incydentu. Właśnie rozmawiałem z tym chłopakiem, ja uważam, że on jest nie w porządku psychicznie, nie może pod wpływem alkoholu. Kazałem wyrzucić go z obozu, wykonano? Nie, nie, ponieważ on jest w stanie, w którym lepiej go zostawić może w tej chwili. Panie Franku! Panie rektorze, ja bardzo przepraszam, że wyrażam swoją opinię, ale według mnie to jest człowiek zupełnie chory i może należałoby go zostawić do jutra jednak. Panie Franku, wezwie pan milicję i dopilnuje sprawy. Ale panie rektorze, ja z nim rozmawiałem. Tak, ale ja chciałem zabrać się z panem rektorem. No to pan się nie zabierze. Panie rektorze. Panie rektorze! Niech pan mi głowy nie zawraca. Panie magistrze. Co? Dostałeś kopa? Dostałem. Nie pierwszy, nie ostatni. Ale zasłużyłeś, boś się stawiał. No i nie tylko to, boś się głupio stawiał. Dlaczego głupio? Po pierwsze, dlatego, że bezskutecznie. Po drugie, bo niekonsekwentnie, a po trzecie, bo nierozważnie. Szef na pewno ci to jeszcze kiedyś wypomni, on jest pamiętliwy. Oczywiście z wyjątkiem tych rzeczy, których nie chce pamiętać. A po które to będzie? Po czwarte. O właśnie, a po czwarte, bo...
niepotrzebnie. O, przepraszam. Ten gówniarz zasłużył, żeby go wypieprzyć z obozu. Mi się wydaje, że on jest coś nie w porządku z głową. A, tak. Obrona zawsze proponuje przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej. A ty się uparłeś, że będziesz go bronił, podobasz się sobie w tej roli. Zresztą już ci o tym kiedyś mówiłem. Nie, nie widziałeś go, ja z nim rozmawiałem. Wiesz, jak jest naprawdę? Nie rozumiem. Naprawdę to chciałbyś mu dołożyć, dlatego że ci działa na nerwy, a poza tym stawia cię w fatalnej sytuacji. A ty sobie wymyśliłeś, że się jeszcze raz za nim wstawisz, bo chcesz być szlachetny do końca. Zaraz, w jakiej sytuacji on mnie stawia? Fatalnie. Dlaczego? Bo on jest jakiś, a ty jesteś niekonsekwentny. Chcesz być i odważny, i ostrożny. I uczciwy, i roztropny, ale nie stać cię na tę odrobinę szaleństwa. Boję się, że w ogóle nigdy nie będzie cię stać. Z czego to wnioskujesz? Z tego, że boisz się prawdy jak diabeł święconej wody. Stać się tylko na pół prawdy. Przecież ty nie chcesz wiedzieć, jacy ludzie są naprawdę. Ja już mniej więcej wiem. Oczywiście może ci się to podobać albo nie, ale ja przynajmniej na coś tam się zdecydowałem. Rzeczywiście, ty się na coś zdecydowałeś. Aha. Dumny jesteś, żeś zadzwonił. Kochany, są rzeczy na ziemi i na niebie, o których się nie śniło filozofom. Tu na ziemi szczególnie. Wiesz, jak było z tą pracą? Otóż ten sukinsyn studiował razem ze mną. Jakub! Przepraszam. Miejsce, bo ty na łóżka jeszcze. No. Pani Mariolu, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku w Jugosławii. Może? Być może. Marzę o Dubrowniku, pani. No to jako wszystkiego najlepszego. Może by się te jabłka nie pobijały. Nie pobijałem z jabłka. Rybki może tutaj. Tak, na gazetę. Damy, o, na gazetę. Tam plastik był. No i dobrze, no to siadajcie. Ja bym miał ogromną prośbę do pana. Pan zostaje do jutra. Tak. Ja już dzwoniłem, oni za jakieś pół godziny przyjadą. Niech pan do pilnuje, żeby dobrze. Jakoś tak było. Grzeczność za grzeczność. Niech pan mi zmieni 500 zł. Oczywiście, panie decydencie, proszę. Dobra, dobra. Wyjechał. Mhm. O czym to ja ci mówiłem? Aha, że my pracowaliśmy razem właśnie. Tak. Tak, no myśmy byli z jednego rocznika. Potem on mnie zaczął. Potem on mnie zaczął wykańczać. Nawet muszę ci powiedzieć, że był w tym niezły. Kto chce jechać, to proszę bardzo, do nic. Także musiałem będzie odjazd. W końcu pójść na ugodę i zgodziłem się napisać mu na Murzyna tę pracę. Także twoi znajomi w tej bibliotece wiele by nie znaleźli, ponieważ oryginał jest u mnie. Mogę ci go zresztą pokazać, jak chcesz. Niezła praca. I co, musiałeś to zrobić? Nie, nie musiałem. Ale zrobiłem dla świętego spokoju. No i co, masz spokój? Jak u Pana Boga za piesem. Zrozum, jeżeli teraz się coś stanie, to on mnie musi kryć. Mam go w ręku. Jakub. Wymyśliłeś to teraz? Chciałbyś, żeby tak było. W końcu przykro jest mieć takiego szefa, ale nie martw się. Siłą cię nie zmuszę, żebyś oglądał te papiery. Bo ich nie ma. Dla ciebie to ich nie ma. Już ty jesteś uczciwy, masz wysokie mniemanie o sobie, dlatego nawet jeśli mnie kiedyś poprosisz, to ci ich nie pokażę. Słuchaj, dobrze. Jedna rzecz tylko mnie w tym wszystkim interesuje. Mówiłeś, że szef potrafił wykańczać ludzi. A ty? Ja też umiałem. Ale to już dosyć dawne czasy. Ciebie chyba jeszcze nie było na świecie. Ile ty masz lat? 26. Znaczy jesteś rocznik 50. No tak, to byłeś wtedy zupełnie małym dzieckiem. No dobrze, i co? Nic, stare dzieje. Potem mi się odechciało.
Leniwy jestem. Poza tym... Przepraszam cię. Ja tu. Prorektor prosił, żeby dopilnować eksmisji tego szczeniaka. No, a ty? Przecież widzisz, że mam co innego do roboty. Ten domek? Tak, tak, ten pierwszy. Milicja, proszę otworzyć. Zanim sobie otwórzcie. Proszę otworzyć. Nie otworzę! Ma pan zapasowe klucze? To był duplikat. Trzeba będzie wybić szybę. Powtarzam, otwórzcie. Nie otworzę! No co, co? No co ja wam zrobiłem, no? Zostawcie mnie, no! Spokojnie. Dobrze, jedzenie na siebie. Spokojnie. Spokojnie. Tak, aha. Ja myślę, że jeżeli on nie będzie rozrabiał, to może go puścić, bo wiesz, no, w końcu nic się takiego strasznego nie stało. Oczywiście. Dziękuję. Wstawaj, Jarek, wstawaj. Wstawaj, no coś ja, zobaczysz. Człowiek, druga godzina, przestań. Wstawaj, błagam cię. Bądź przyjacielem, wstawaj, zobaczysz, fantastyczna scena. No. A nie śpisz, proszę. No dobrze, ale za to wstań, ja nie, no będę świecił, nie będę świecił. Wstań, polecenie służbowe ci daję, proszę wstawać. Już, szybciej, szybciej, bo dobra. Się skończy, no. No, widzisz, jak grzecznie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szybko. I portki. Portki w uszy i buty. No dobrze. No widzisz, nie trzęsie się tak, no chodź. Niech sobie pomorduje. Może po to mnie z łóżka wyciągałeś. Chodź. Po co? No chodź. Ale nie chcę. Ale chodź, coś zobaczysz. Nie, spać mi się. Ale no zobaczysz, no chodź. Co tam jest ciekawego? Przyroda. A ciekawostka. Chodź. Teraz naprawdę cicho. Oh, your hands are cold.
cold. Idź do cholery! Nic na to nie obchodzi, odpierw się. Nie no, kolego, troszeczkę więcej szacunku i poważania. No i co? Fascynujące, nie? Widziałem. Czekaj, widziałeś z kim? O, przepraszam cię bardzo. Oddaj but. Na pewno ci nie oddam. To bardzo ciekawy fenomen, co ci... O! Gówienko. Gówienko. Panie docencie. Widziałeś, kto to był? No powiedz, widziałeś? To nie, no dlaczego nic nie odpada? No kolego, już nie można się tak przejmować. Umyjcie se nóżki tam. A kogo byś się spodziewał? Co, bo oczywiście mógł to być ratownik, bo... Ze względu na rozmiary. No, mógł być oczywiście prorektor. Tylko, że to by było banalne, poza tym jest za ciężki. No, zgrabniutko, ślicznie. Tak, 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 tak. No, tymczasem okazało się, że to był nikt. Zero, anonim, włóż, włóż. Anonim. A dziewczyna w porządku, luksusowa, domyta. Wiesz, nawet jak tak się przyglądałem, to on się specjalnie nie starał. Wziął bracie jak swoją i zostałeś jak głupi. No zawiąż porządnie, zawiąż. No i co w tym się pięknie? Czekaj, 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 bo... No. No i co w tym śmiesznego? O, bo w tym jest głębsza mądrość. Ciekawe jaka. No, ciekawe jaka. No, to ci powiem. Jakub. 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 No nie wygłupiaj się. Jezu, Jakub. Jakub, stań, proszę cię. Nie wygłupiaj się, no. Jakub. Jakub, ojciec. Boże, Jakub. Jakub, Jarek. Jarek, no coś ty, Jarek! Jarek, wariowałeś. Jarek, no coś, coś ty... Zwariowałeś! Jarek, no coś z tobą? Jarek, zwariował. Zabiję cię!
Jednak wylazło z ciebie zwierzę. A gdyby wylazło, to byś nie żył. Nie żył. Kto wie? Może taki byłoby lepiej dla mnie.